wprowadzenie do budżetu gminy środków od wojewody na wypłatę dodatku węglowego było powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Ta odbyła się w środę, 21 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Jak podkreślił burmistrz Piotr Kozłowski, wpłynęła kolejna transza środków na wypłatę dodatku. Po wprowadzeniu ich do budżetu gmina będzie mogła kolejnym 300 osobom wypłacić dodatek węglowy. Do chwili obecnej wypłaty na ten dodatek poszły do ponad 2000 mieszkańców na łączną kwotę 6 milionów złotych. Trwa też wypłacanie środków na dopłaty do innych źródeł ogrzewania. Na chwilę obecną zrealizowano 700 wniosków na łączną kwotę 900 tysięcy złotych. Prowadzona jest też dystrybucja węgla po preferencyjnych cenach. Po wyjaśnieniach uchwała została przyjęta jednogłośnie. Sesja zakończyła się złożeniem życzeń świątecznych radnym i wszystkim mieszkańcom. Retransmisja obrad dostępna jest na naszym kanale YouTube oraz na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Sesje Rady Miejskiej.